Zobaczcie, jak zwykle mój patent na krzyżak i to zepsuło się, zerwało się, bo ten mipad był za mocny, a Xio mi padło. A potrzebuję trochę tlenu tutaj dodać, ale wpadłem na pewien pomysł. W drugą stronę. I jedziemy. Zobaczcie, ile murarek jest. I tak jak mówiłem, ich tu lata wokół mnie setki i nie ma co się spinać, że one was pogryzą czy pożądlą. A więc dzisiaj działkowo. Pamiętacie, tutaj będę kładł jakieś agrowłókniny, że ona kupiła. Jakieś kołki osinowe na wampiry, nie wiem co to jest. A tutaj ostatnio glebo gryzarkowałem, starałem się wybrać pesz i zobaczcie, jak to wygląda. Ile to? 3 tygodnie temu robiłem. No nic, MC tam zobaczcie, już swoją działkę robi. Zaraz będzie moja kolej i może zdążę to jeszcze, mam nadzieję, że zdążę przykryć to tą agrowłókniną. Zdążę, żono? Ja tego nie umiem, wiesz jak to się robi? To dobrze, to kreatorowa będzie rządziła dzisiaj. Tutaj zobaczcie, jak ładnie kwitnie brzoskwinka, to jest ta Saturn. Ciekawostka jest taka, że jeszcze 3 tygodnie temu był tutaj śniegu nawalone dużo. Drzewka, gruszki jakieś, jabłuszka kwitną, no i ta nieszczęsna śliwa duża też, zobaczcie, kwitnie. A tu MC widzę, wjeżdża już do mnie glebogryzarką giełdową. 5 koni, silnik Brixa, daje radę. Żona powie, że zrobiliśmy. Żona, co my tu zrobiliśmy? Co my tu zrobiliśmy, żona? Oprócz tej pół litra i dyskich tych wszystkich. Tylko ja ty pół litra, bo ty kierujesz. A tak na serio to zobaczcie. Tak to wygląda. Myślę, że całkiem chyba dobrze? Teren mógł być troszeczkę lepiej wyrównany. Tam taki malutki paseczek został, to jakieś coś się tam zawsze posadzi. No i zobaczcie, no to jest taka właśnie agrotkanina 90. Gramatura to jest 90, moja żono? Tak. Tak, to jest gramatura 90. I to jest wszystko wbijane, zaraz wam pokażę takimi specjalnymi szpilkami. Zobaczcie, to są takie szpilki do ziemi gleby pulchnej z takimi zastrzałami, widzicie, takimi strzałkami. Łatwo się wbija, pierw je wbijałem 3 kg młotkiem, a później stwierdziłem, że je wbijam ręką i ewentualnie dowalę ręką. Jeżeli ktoś ma troszeczkę siły w ręce, to nie powinno być dla niego problemem. O, a to jest właśnie taka oto agrotkanina ogrodnicza. Premium quality. Quality. No prawie. Także no zobaczymy. Na dniach będę sadził truskawki, zobaczymy co z tego wyjdzie. Parę truskawek tutaj będzie. No, sami słyszycie, gdzie jedziemy z Wojtusiem, także tutaj nie ma co nic mówić. Musimy podjechać tylko tutaj kawałeczek po truskawki. Kupiłem 3 rodzaje. Jedne jakieś tam honey, coś tam, to jedne co kojarzę, a drugie inne jakieś. Kupiłem 350 sztuk, jak się nie mylę, w cenie 40 groszy za sztukę z jakiejś... Nie chcę teraz pamięć głupoty, to się nazywa hodowla truskawek? No nie wiem, wiecie o co chodzi. Jakieś takie, że certyfikaty są, że tam ktoś coś sprawdza, jakieś ludzie, coś tam. Podobnie już bardzo dobre. No i będę je sadził. Jeżeli chcecie wiedzieć jakie są... Już nie zapadaj kaptura. Jeżeli chcecie jakieś informacje na temat truskawek, wydaje mi się, że taki film powstanie. Może na kreatora go wrzucę, bo to będzie taki w wersji... No taki bardziej informacyjny niż vlogowy, odnośnie jakie są... zalety sadzenia truskawek na przykład w miesiącach wiosennych, jesiennych, gdzieś tam naczytałem się tego, więc mogę się z wami podzielić taką informacją. No to tutaj taki ruch jest teraz, że się włączymy. Dobra, jedziemy dalej na działeczkę, pokażę wam jak będziemy sadzili te truskaweczki. Podłoże jest przygotowane, tylko wcześniej musimy zajechać na stację. To śmieciarka jest. Pewnie, że tak. Tak, a co robimy teraz? Tankujemy autko, a nie live'a. To jest fajne, w porównaniu do gazu. A tak wygląda przez pomyłkę wzięcie wody gazowanej zamiast mineralnej. Ta. A więc folii przez te kilka dni nam nie zwiało. Od tamtej strony, tam posadzę sobie, stwierdziłem, bób, bo bardzo lubię. Tam w tym roku chyba nic nie będzie. Tutaj kwiatki będą, ale to też chyba nie w tym roku jeszcze. I teraz odmiany jakie mam. Kupiłem po 120 z 3 różnych odmian. 120 i teraz tak o, ściągawka dla mnie. I teraz tak o, tutaj pierwsze rzędy, nie wiem dokąd, to będą elsanty. Później będziemy sadzili, chyba senegę się nazywa, więc kolejne rzędy to będą senegi i na końcu coś takiego jak roxana. Czyli elsanta, senega, roxana. Takie posadzimy. Jeszcze coś zostanie chyba, żeby w domku posadzić. Zobaczymy ile tego wyjdzie. No więc co? Wojtuś, będziesz pomagał tacie? No bób to na końcu posadzimy. Tata, chciałbym powiedzieć, że takie co słychać, pewnie też słyszycie takie tuk, 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 tuk. Tata mu powiedział, że to są roboty drogowe i chyba to źle zabrzmiało, bo jemu się bardziej myśli, że to tam transformersy są jakieś. O, zobaczcie, nikt nie ukradł mi młotka przez 2 dni, 3 dni. A to fajny młotek, 3-kilowy. Fajny młotek, albo 4. Zobaczcie, po 40 groszy, całkiem ładne sadzonki. To jest jedna sadzonka. Ładnie ukorzeniona. Nie, teraz nie robimy live'a. No, także tak idzie robota. No i tak to wygląda dokończone posadzenie truskawek. Prawdopodobnie zaraz będzie prało, bo widzę, że chmury są takie, a nie inne, więc bez podlewania mam nadzieję, że się obejdzie. A tam wzdłuż, gdzie ten pasek został, posadziłem bób, a tam to poletko się nie dogadałem co jest z żoną i tam zostały też truskawki posadzone tyle, że po prostu bez folii. Tutaj na folii jest 221 truskawek posadzonych, poza folią nie wiem, setka może. Teraz jadę do domku sadzić truskawki. Tu mam, tutaj ten kawałeczek mam wolny. Może jakieś krzewy, krzaki, coś, nie wiem. Winogron, agrest. Winogron nie, pomyłka, agrest. Wczoraj nie dokończyłem sadzenia truskawek. Zastanawiałem się, czy nagrać vloga, czy nie. Robiłem wam live'a, więc część was, na Kreatorze, na moim głównym kanale, część z was pewnie kojarzy, co się stało, a mianowicie niechcący Wojtuś wbił mi w oko ten taki szpikulec, którym robiłem dziury, tym razem nie otwory, w ziemi. No i miałem problem wczoraj z widzeniem. Pojechałem ogólnie mówiąc na SOR. Na SORze powiedzieli, że lekarza okulisty nie ma i żebym sobie jechał 30 km dalej. Więc temat odpuściłem. Dziś rano się budzę. Ogólnie wczoraj praktycznie nie widziałem na to oko. Miałem straszny duży blur, rozmazanie i takie dziwne coś. Nie wiedziałem jak to się skończy. No i oczywiście bardzo duży ból oka. Aczkolwiek czułem, że takich drobinek nie mam, bo jak byłem kilka razy na wyciąganiu jakichś rzeczy z oczu, to jest takie inne uczucie. Inne jest uczucie, kiedy po prostu boli oko, a inne jest uczucie, kiedy faktycznie coś masz w tym oku i czujesz, że cię drażni w kółko. Więc na szczęście, mimo że szpikulec był cały w ziemi, to ona była, jakoś się wypłukała. Świetlikiem to w domu raczej czymś tam przepłukałem i było w miarę pod tym względem ok. No i co, dzisiaj rano się budzę i w ogóle nie widzę na oko. W pierwszej chwili zacząłem panikować. A później wpadłem na pomysł, żeby je otworzyć i wtedy widziałem. Żonie jak ten joke sprzedałem, to serce jej zamarło. No, ale ogólnie dzisiaj już jestem w stanie rozczytać wszystko, co nawet na desce rozdzielczej w samochodzie mam. Już wraca wszystko do normy, więc prawdopodobnie były jakieś stróbki, skrzepy i przez to chyba był fokus wokół zepsuty. Autofokus mi nie działał. Później zauważyłem, że jak długo mocno się skupiam na jakiejś literce, tym jednym okiem patrząc, to ona zaczyna się robić wyraźna, ale to tylko przez chwilę mnie wysuszało. No mniejsza o to. Jak widzieliście przed chwileczką, truskawy zostały dzisiaj już posadzone do końca. Pogoda wytrzymała, teraz jeszcze w domku posadzę te truskawy. Zobaczymy jak ta folia zda egzamin za rok, czy może jeszcze w sezonie na vlogach zobaczycie. W sumie w tym sezonie nie będzie jakiegoś plonu, o ile w ogóle jakikolwiek będzie, może z kilogram chociaż uzbieram z tego. No ale zobaczymy jak to będzie rosło. No, zobaczymy. Podobnież nie powinno tak chwasty rosnąć przez tą czarną tkaninę agro. Pamiętacie, jak wam mówiłem o tym, że warto zabierać stopowiczów i tak dalej? Już czasami wam poruszałem ten temat w odcinkach. I teraz zobaczcie, mamy stopowiczów, cześć, którzy jadą na ciekawy event, zaraz wam o tym dziewczyny opowiedzą. Ale ciekawostka jest taka, że ledwo się zapakowaliśmy do Audicy. Jedziemy tutaj w 4 osoby. Tu dziewczyny są zawalone jeszcze tobołami. W Audicy jest 20 wkrętarek. Wózek, jak widzicie, wystaje. Fotelik Wojtusia. Torba ta duża moja wojskowa. I jeszcze jeden taki plecak. Także niech ktoś... Jeszcze Wiśnia jest, tak. Wiśnia jest oczywiście musowo z nami. Jak on się przylepi, to nie ma to tamto. Jechaliśmy teraz coś kupić na drugi kanał, tam dalej rozwijamy ten temat, także na razie jeszcze nie mówimy, o co będzie chodziło. Ale teraz dziewczyny, powiedzcie, jaki to jest event, bo to jest ciekawostka, ja nie słyszałem w ogóle o czymś takim. Która chce opowiadać? Ja się bardziej na tym znam. Dobra, drugi raz już jadę na takie wydarzenie. To jest Auto Stop Race organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny u nas we Wrocławiu. Tak więc jeśli ktoś o tym nie słyszał, to zapraszam na naszą stronę, można poczytać. Ponad 1500 osób jedzie w jedno miejsce. W tym roku mamy Włochy na sam dół. Tak więc jeśli ktoś ma ochotę też na fajną imprezę, można z nami się wybrać do Włoch, zapraszamy. No i łapcie nas po drodze! I tutaj zobaczcie, mi jedyne co się kiedyś chyba udało osiągnąć, to przejazd BlaBlaCarem. I to jeszcze ja byłem jako kierujący, także... Ale gwarantuję dziewczyny chyba potwierdzą, bo jak jeżdżą stopem, to pewnie wiedzą, że jak ktoś zobaczy łysą facjatę, no teraz jestem trochę zarośnięty, jeszcze zobaczy mój tatuaż do tego i moją posturę, to wam gwarantuję, że prędzej mi rozjadą, niż mnie wezmą. Gwarantuję. Także, no Wiśnie prędzej będzie, on mniej kryminalnie wygląda. Ale tylko mniej. Tylko mniej, troszkę mniej. No. I wracamy do domku i tak jak mówiłem, będziemy ci robili solar na przyczepie, kempingu, także będzie vlogasek z tego i... ale na drugim kanale, na kreatywnym vlogu będzie vlog ten, nie na kreatorze. Dobra, i jedziemy dalej. A dziewczynom życzymy powodzenia, żeby do tych Włoch dotarły. Na razie są na wysokości, no za Lubiążem jesteśmy dopiero, także jeszcze mają z 2000 przed sobą ponad metrów. Powodzenia. Nieźle. Respekt. O, dziękujemy. Czyżbym widział następnych stopowiczów? Bardzo możliwe, tak, to od nas. Patrzcie, dalej jadą. Mam nadzieję, że się nie obrażą. Możecie im pomagać swoim. Pomagać im. Chyba nie zauważyli. Także faktycznie jest jakiś event. Nawet nie słyszałem, że coś takiego jest. Bardzo wielka ciekawostka. I widzicie, tak się, moi drodzy, zbiera suby. Tak się... Leżą, subskrypcje leżą na ulicy. Tylko trzeba je podnieść. One stały i machały kartkami, że jadą na Görlitz i Legnicę. Więc nie leżą, tylko stoją. Suby stoją na ulicy, wystarczy je pozbierać. 2 subskrypcje wpadły? Wpadły. W zasadzie 4, bo na 2 kanałach. A tutaj widziałem, byli jeszcze stopowicze, jak już wjechaliśmy do Legnicy, 4 kolejnych stopowiczów z tej samej akcji. Nawet nie wiedziałem, że jest taka akcja. Profesjonalny podest? Ale... ja pierniczę, to dobre, patrzcie. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie, tak na oko tą kamerą machnąłem. Ale taka ciekawostka. Także tak wyglądała taka wycieczka stopowiczów. Tylko że tutaj ci, co byli drudzy, czekali, to w 4 osoby i też z takimi konkretnymi bagażami, więc albo się rozdzielają, albo czekają na busy. Chociaż 4 osoby busy, to musiałby być bus typowo taki na ludzi, co wozi, a nie jest towarowy. No nie wiem. Nie wiem, ale taka ciekawostka. Nigdy o takim czymś nie słyszałem. Podzieliłem się z wami informacją, a w zasadzie koleżanka, która nawet nie wie, jak mają na imię, się podzieliła z wami tą informacją. A ty właśnie, zapomnieliśmy ich zapytać, jak mają na imię. Ona ta, co siedziała za mną i ona ta, co siedziała za tobą. Ale one obejrzą pewnie tego vloga, więc mogą w komentarzu napisać. Możecie, dziewczyny, jak będziecie oglądać, to piszcie swoje imiona, byłoby sympatycznie. Tak. A my idziemy grzebać przy kempingu. Myślisz, że przyleci? Ty, tu cała banda jest, ty! To co tu się dzieje? Ty, co z tymi ptakami jest? Maka, mają smaka na maka. Cip, cip, frytka. Taś, taś. Ty, on... Dziubno cię w locie, widziałeś? A, tu jeden siedzi cały czas. I tu jest 7. Ty, a siedzą tam, o. Buknął mi frytkę. Poleciało. Ale dostanie w ciry. Gonią. Widziałeś, jak poszły za nim? Następny. One są uzależnione od maka, stary. Ty, ale ja nigdy tutaj tak nie miałem. Tam już ich nie ma? Nie, już nie ma. Od kiedy to one tak... O! Aż ty! Patrz, on ledwo leci. Patrz, zgubił ją, wypadła mu, drugi buchnął. Idzie. O, ale ty, one ledwo lecą z tym. Zaraz tam lecą. Coś mi ostatnio kiepsko, bardzo kiepsko idzie nagrywanie vlogów. Postaram się poprawić, ale widzę, że mam problem z utrzymaniem tygodniowych tych vlogów, więc będą się pojawiały, jak się będą pojawiały. A jak będę w tym bardziej płynny, to wtedy się może zadeklaruję do cotygodniowych. A teraz, moi drodzy, właśnie podjeżdżam pod pewien hiper, super, ultra market. Idziemy z MSIM robić zakupy, ponieważ już jutro pod wieczór ruszamy na Słomczyn. Na Słomczyn, na spotkanie z Wami oraz na giełdę. Ciekawostka jest taka, że ostatnio chciałem powiedzieć, powiedziałem w zasadzie na live'ie, że piątkowym live'ie, że no niestety piątkowy live kolejny, czyli ten co jutro powinien być, nie odbędzie się z tego względu, że my będziemy w nocy, całą noc jechali na ten Słomczyn. Musimy wcześniej jako organizatorzy wyjechać i tak dalej. To myślałem, że mnie tam po prostu zaraz wybanujecie z mojej nory kreatora i tak się stało, że ten live piątkowy się odbędzie. Nie odbędzie się on o 20:30, tylko prawdopodobnie o 19:30, troszeczkę wcześniej, ale się odbędzie, jakiś projekt tam już szykujemy, także... moi drodzy, wszystko dla Was. Lecę na zakupy, bo już na mnie czeka. Robimy z MSIM zakupy tak zwane w tej nazad. Łazimy w tej nazad, bo ciągle czegoś zapominamy. A koszyki nasze puste niemal są. Mam rękawiczkę używaną. A ja mam takie galaretki. A to nie na Słomczyn, to tak niechcący. Tak walnąłeś koszykiem w regał i wpadł, tak? Jakbyś przy tym był. I zobaczcie, spotkaliśmy nawet wiśnie. Jesteśmy tutaj wszyscy w trójkę teraz. Wiśnia. Wiśnia jest z nami. Mam usterkę Audi. Chyba nie pojedziemy na Słomczyn. Zobaczcie, coś się zepsuło. Nie da się złożyć tych foteli. Zobaczcie. Nie działa. Nie chcą się złożyć. Jak to zrobił? Wiśnia, nie jedziemy na Słomczyn. Czekaj, a nie, bo to trzeba najpierw ten złożyć. Czekaj, ja wiem. No, ja wiem, to spróbuj pierw ten złożyć. Nie, nie da się. No to nie jedziemy na Słomczyn. A tak wyglądają przygotowania do Słomczyna. Walka z czasem. Zobaczcie, wszystkie rzeczy tutaj pakujemy. Tu do live'a, tu do czegoś, bo jak wiecie, live za gdzieś 1,5 godziny będzie odpalony. Tak, w przyczepie jeszcze jest Saigon, nic nie jest poukładane, jest totalny rozgardiaż. Solar jeszcze chyba na dachu, butle tam jeszcze nie pozamykane. MC pojechał po grilla jeszcze jednego. Żeby oszczędzić wasze uszy na live. Tak, żeby na live nie ciąć, ale będziemy robili fajny projekt. Matko Bosko, ile tu jest jeszcze roboty. Co tu się dzieje? Wiśnia na mnie poluje. No i co, jesteśmy ogólnie już spakowani. Teraz będziemy, zobaczcie, ciągnęli przyczepę. Jak przyjechaliśmy w ten sposób, to teraz będziemy tyłem ciągnęli przyczepę, więc zaczepiamy ją za przedni hak, przyczepę dyszlem do przodu i będziemy tak jechali. W sumie zastanawiałem się, gdzie zaparkować auto i myślę, że chyba nie zaparkowałem jak ostatni fajfus, stając w taki oto sposób. No bo w zasadzie nie wiem jak... no dosyć długim takim czymś stanąć. No między dużych to tam się raczej pchał nie będę, no bo... tam między chłopaków się chyba nie wypada pchać, a tutaj w miarę, że nie ma miejsc, no to tak stanąłem tak w poprzek trochę, no. Chyba jest dobrze. A teraz Wiśnia kieruje się na zachód, a teraz Wiśnia z MSIM czekają, bo na CPN już żeśmy tankowali i no trzeba coś w stylu obiadu zjeść, więc ogarniemy sobie Burger Kinga. Nie przepadam, ale tutaj mają takie burgery z takich krów, bardzo takich dużych krów, to się jakoś tam nazywa. No to jednego trzeba będzie wciągnąć. Słomczyn mega udany. Jest taka kwestia, że zrobiłem błąd i musiałem wziąć jednak Ubera, a nie tego Angusa całego, bo wcześniej zjadłem coś na stacji, co jest obok, bo zapomniałem, że trzeba jeść to. No ale to co, trudno. jakoś zjemy. Łuper podwójny też jest całkiem w porze, może być. No i udało nam się wrócić ze Słomczyna, jest godzina 1:55. No tak jak mówiłem, z przyczepą zbyt szybko się nie pojedzie. Wiśnia i MC pomogli mi jeszcze wypakować przyczepę, za co wam raz jeszcze z tego miejsca dziękuję. Przyczepa jest już względnie opróżniona, jutro muszę wszystko poukładać, jest to zrzucone do garażu. No ale Wojtuś, mój syn, ubzdurał sobie, że tata mu coś kupi na giełdzie. A no nic nie było takiego, żebym kupił na giełdzie w zasadzie. Dowiedziałem się o tym, że mam coś przywieźć, że Wojtuś sobie to ubzdurał, jak już byłem w drodze. I praktycznie od Łodzi nie mogłem znaleźć żadnego CPN-u przez 300 km większego, na którym bym mógł kupić jakąś zabawkę. Myślałem, że w Legnicy w końcu na którymś CPN-ie dostanę jakąś zabawkę. Niestety się nie udało, więc po rozpakowaniu całego auta, po zaniesieniu rzeczy do lodówki, w środku nocy tata jeździ i szuka CPN-u, na którym kupi Wojtusiowi jakąś zabawkę. Jakby nie było, nie mogę zawieźć syna. Jak rano się obudzi, tata powiedział, że będzie zabawka, to tata choćby teraz musiał jeździć północy, to kupi jakąś zabawkę. Także zobaczymy, co mi się uda kupić. O, kuna jakaś chodzi. Tak? Tak, jakaś kuna. Dobra, szukamy. Szkoda, że jest niedziela niepracująca, bo jakby była niedziela pracująca, to mógłbym pojechać 20 km dalej do pobliskiego miasta, w którym jest całodobowe, czekajcie, muszę chyba to skręcić, całodobowe Tesco i bym kupił, ale prawdopodobnie, mimo że tak naprawdę jest już poniedziałek, to dopiero od 6 rano chyba to będzie funkcjonowało. Teraz o 2 w nocy, 3 jak tam dojechał, to jeszcze nie funkcjonuje. Także szukamy jakiegoś większego CPN-u. No i mam nadzieję, że niedługo coś dorwę. Jest już po godzinie 2 i udało mi się znaleźć CPN, na którym kupiłem zabawkę. Kupiłem ją na SHELL-u, na wylotówce, na drugim końcu miasta. No bo to chyba jest taki, nie wiem, największy SHELL, to chyba od wielkości stacji zależy, czy oni mają zabawki, czy nie. Mam nadzieję, że Wojtusiowi się to spodoba, lubi helikoptery. Kupiłem mu taki zestaw, ciężarówka z helikopterem. Mam nadzieję, że się tym będzie bawił, że się ucieszy, tym bardziej, że za takie coś zapłaciłem 5 dych. Kosmiczne ceny na stacjach mają, ale pewnie też koszty utrzymania stacji, marże, bla 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 bla. Na tym to kupują tylko zdesperowani ojcowie, którzy muszą coś, a lis albo kuna. Una. To kupują tylko zdesperowani ojcowie, którzy w środku nocy muszą kupić coś dziecku albo inne rzeczy. Zdesperowani ludzie kupują na stacji, bo są bardzo drogie. No i nic. Teraz do domciu, do żony, do dzieciaczków i w kimono. Bardzo się cieszę z tego wypadu, że tak wypaliło jak wypaliło, było bardzo fajnie. Bardzo bym chciał jeszcze w tym roku 2 takie zloty zorganizować, byłbym z tego bardzo zadowolony. Czy się uda? Zobaczymy. Tymczasem, moi drodzy, jak wam się podobało, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, linki pod filmem. Wiecie, zmęczony jestem, wiecie o co chodzi, nie chcę mi się tego wszystkiego tłumaczyć. Pod filmem są różne fajne rzeczy. Subskrybujcie, lajkujcie, followujcie, facebookujcie, instagramujcie, niedługo już snapchatujcie. Niedługo coś nowego pewnie jeszcze będzie, to też to możecie już z góry robić. Chodzi. Do następnego vloga, moi drodzy. Hejka.